Jak twoi rodzice dogadują się z Wiktorią? Czy ją pokochali? Czy to jest ich mała Wikusia też? Wiesz co, może nie mała Wikusia, ale lubię Wiktorię od zawsze. No Wiktor, tak samo znają Wiktorię od 11 lat, tak jak ja, a nawet już chyba więcej. Więc oni lubią Wiktorię, zawsze ją uważają za taką właśnie słodką blondyneczkę z zawsze uważali za taką słodką blondyneczkę z warkoczykami. No ale tak jest. Ale też oczywiście zawsze dopytują się też również o szkołę, jak u Wiktorii, nie tylko u mnie. Więc tak, interesują się. Myślę, że mają dobry kontakt. To teraz na drugiej linii zapytam, ale nie zapytam, jak rodzice lubią ciebie, tylko jak tata lubi ciebie, Wiktorii, bo wiesz, zawsze to jest córeczka tatusia. Słuchaj, to ciężko mi mówić. Wydaje mi się, że chyba nie jest źle. Chyba nie jest źle, ale... Czujesz respekt? Łapcie Wiktorię, tak? Respekt? Oczywiście, ja czuję respekt do całej rodziny Wiktorii. Więc tak jak mówię, no, z tatą i tata jest bardzo śmieszny, jest taką bardzo pozytywną osobą, więc zawsze, kiedy przychodzę do Wiktorii, to zawsze mogę się z nim pośmiać, pooglądać TV Historię. Bardzo pozytywny gość.